Fundacja rodzinna pozwala nie płacić podatków. 22 maja 2023 roku weszła w życie ustawa umożliwiająca powołanie fundacji rodzinnych. Ma na celu zarządzanie nadwyżkami finansowymi i pomnażanie majątku. Jest to pierwszy prywatny w Polsce wehikuł inwestycyjny i jest dedykowany dla majątków od miliona złotych w górę. Ma na celu zatrzymanie kapitału w Polsce i będzie doskonałym wehikułem dla dywersyfikacji inwestycyjnych w różnych obszarach. Na przykład jeżeli Fundacja Rodzinna zainwestuje w nieruchomości komercyjne typu retail parki, to przy przewidywanym wzroście wartości tych, tej klasy aktywów nie zapłaci podatku i będzie mogła śmiało reinwestować nadwyżki finansowe w kolejne projekty.